Kiedy przyjdą, przyjdą po to, co kochasz. Michael Corleone. Popularne automaty do gry można było zobaczyć dosłownie wszędzie, od barów, restauracji, po stacje benzynowe, czy nawet sklepy monopolowe. Stały dosłownie wszędzie. Prawo tego nie zabraniało, a automaty przynosiły krocie. Dlatego grupy przestępcze szybko zainteresowały się tym prawie legalnym biznesem. Prekursorem na rynku był Mokotów, czyli Korek. Dlatego zarobili na tym krocie, aczkolwiek my szybko dowiedzieliśmy się, jak duży pitos można z tego rynku wyciągnąć. Dlatego obligatoryjnie, mając pod kontrolą teren od Ochoty po Janki, zacząłem organizować swoje punkty z automatami do gry. Stawialiśmy je dosłownie wszędzie, dzieląc się pół na pół wpływami z właścicielem lokalu, a te potrafiły być pokaźne, bo jeden automat w dobrym punkcie potrafił zarobić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych w dobę. Bo nawet ci, którzy nie byli stałymi graczami, łudzili się, że jak wrzucą chociaż 4-5 złotówki raz w tygodniu, to mają szansę na wygrane i wygranie kilkuset bądź nawet kilku tysięcy złotych podczas takiej sesji, bo takie wygrane nawet się zdarzały. Zarabialiśmy lepiej niż kasyna, bo automaty były wszędzie i grał dosłownie każdy. Jedni przygrywali całe pensje, inni ograniczali się do kilkudziesięciu złotych i potrafili odejść od maszyny, aczkolwiek w ogólnym rozrachunku nikt z grających nie był na plusie. Wszyscy byli zadowoleni, a w szczególności właściciele lokali, bo w gratisie od nas dostawali ochronę swoich przybytków w razie, gdyby ktoś przegrał pensję i oszczędności, a potem nie trzymał ciśnienia i wszczynał awanturę. Także interes z maszynami był na 99% legalny i przynosił krocie, a ja plułem sobie w brodę, że nie zainteresowałem się tym tematem kilka lat wcześniej. Pierwsze maszyny do Polski przywiózł mi bardzo serdeczny kolega Zbyszek P. z Wrocławia. P. z Pawlina. Cześć Zbyszek. Dzisiaj właściciel kasyna, współwłaściciel kasyna w Zamościu. I miał bardzo też ten rynek maszyn rozbudowany później, ale zacznijmy od początku. On przywoził z zagranicy takie używane rzeczy z Niemiec. Wiesz, i gdzieś trafił te niemieckie słoneczka wieszane. Kojarzysz w ogóle maszynę? Tej grubości, wieszana na ścianie w barze, wrzucałeś markę i bebdy się kręciły, jak się tam układ stworzył, to było losowanie i takie słoneczka się zapalały. No można było wygrać parę marek i tak dalej. On to przywiózł, to zaczęło chodzić. I od tego momentu się zaczął rynek maszyn. I teraz co było? No, to dobre pytanie zadać. Oczywiście nikt tak
sobie niczego nie spieprzy, jak człowiek sam sobie. Przyszły maszyny te bębnowe, tak zwane szafy, pamięta się? Tak. I były tylko na monety. Ale operatorzy stali się bazerni. Dlaczego nie założyć akceptorów, czyli czytników do banknotów? I w tym momencie bardzo się zainteresował państwo tym. To znaczy, że są z tego pieniądze. No i się zaczęła lambada. Opodatkowywanie, koncesje, sesje i tak dalej. Czy jaki to miało wpływ na rynek hazardowy? Jeżeli gra na maszynach, można uznać w ogóle za grę, no to tak, to na pewno, no, bo maszyny były wszędzie, no to każdy poszedł tam coś wrzucił, wygrał, przegrał. Było takich paru idiotów typu Nastek, że siedział i grał mocno, no, kopał się z monitorem, z komputerem. Dla mnie to bzdura, nie rozumiem tego, no, ale dobrze, no każdy gra w co lubi. Dla mnie gra jako taka, no to jest ruleta bledzie krzyżywe, na które mam wpływ. Choć ktoś powie, jak ja mogę mieć wpływ na latającą kulkę. No mam, no. Na komputer nie mam żadnego wpływu, no latają sobie bębny. Dzisiaj to są wideoloterii, to już nawet nie jest gra cylindryczna. Bo to są plansze wyświetlane, to człowiek myśli, że te bębny się tam kręcą. Nic podobnego. No, ale rzeczywiście tych maszyn było sporo. Tamta ustawa hazardowa, która była, afera hazardowa, to naprawdę nie było żadnej afery. To możemy sobie wyjaśnić dzisiaj dosyć jasno, chodziło o co. Rysiek S. nie chciał dopuścić do tego, żeby po ustawie hazardowej, która była w Rosji, żeby 40 tysięcy automatów przyszło do Polski. I rzeczywiście zaczął lobbować w tym kierunku. A że był podsłuchiwany, to później przy zmianie ekipy rządzącej, przy zmianie szefa jednej ze służb, zostały wydane nowemu rządowi taśmy jako afera hazardowa. No i się wytworzyła, tak jak to nazywasz, gówno burza. I się zrobiła rzeczywiście afera hazardowa, i tak naprawdę nie było. No i wiesz, to była zbrodnia następna. No bo zostały zmienione warunki gry w trakcie gry. Wykupione koncesje. Mm-hmm. Wiesz, niektóre firmy strasznie dobre dostały w ten sposób, bo na przykład firma mojego dawnego kolegi, często byś moim kolegą mnie 3 razy oszukał, o 2 za dużo, nabrała kredytów, bo jego ale firma... Ale te 2 to była twoja wina. Tak, ja wiem o tym. To prawda. Takie mieliśmy powiedzenie w dawnych czasach, że zarobić możemy 1 000 000 razy, a oszukać się tylko raz. 2 razy. Pierwszy i ostatni. O właśnie. To ci mówię, że o 2 razy za dużo. Pierwszy i ostatni. Jego firma poległa na tym, dlatego że jego firma była bardzo dokładnie wyliczana do 80%. I wziął kredyty pod koncesję. Rozumiesz? No i teraz jak mu cofnęli koncesję w trakcie, to został z kredytami i dostał ostry łomot finansowy w ten sposób. Ale dokładnie tak było. Tak było, więc ja po prostu siedziałem na tym rynku. Znałem zawsze i wszystkich od początku. Natomiast nigdy się nie porywałem na żadne duże przedsięwzięcia. Nigdzie praktycznie nie figurowałem, bo nawet jako operator Fortuny to byłem jako współpracujący z inną firmą. Więc dzisiaj Sławek nie żyje, właściciel, którego się bardzo dobrze znam, bardzo się lubiłem. I proszę Ciebie, no do dzisiaj są czochrani ludzie, którzy byli tam operatorami, wiesz, gdzie ta ustawa tak naprawdę nie miała prawa działać, bo była nieratyfikowana w Unii, a prawo unijne jest przed polskim, sądy się kłóciły, to wiesz, to straszny galimatias wybuchło, to bez sensu zupełnie. Natomiast jestem przeciwnikiem monopolizowania jakiejkolwiek z branż, bo zazwyczaj tam, gdzie wchodzi monopol państwowy, tam się ta branża rzeczywiście kończy. Nawet zwykły alkohol, no powiedz mi dzisiaj... Czyli wolny rynek jedzenie. Tak. Powiedz mi dzisiaj, jaki masz dobry alkohol. No, wszystko się stało byle czym.
bo robi to państwo, tylko te piwa, powiedzmy, kraftowe, czy te wódki z małych firm są dobre, bo każdy o to dba. Tam, gdzie jest monopol państwowy, no to nikt o nic nie dba. To jest wszystko takie rozwłóczone, rozmemłane. Sam wiesz, o czym ja mówię. Po co było? No ja rozumiem, że papierosy, że alkohol, akcyza, dobrze. Po co było hazard ruszać? Nie było takiej potrzeby. No, Za duże były pieniądze. Ja ci powiem jedno. Też zarobiłem swoje, jeżeli chodzi o maszyny, te najprostsze, które są na każdej stacji benzynowej. I na przykład nas, jedna maszyna sprowadzona z Czech, bo sprowadzaliśmy maszyny z Czech, kosztowała $1000. A wiesz dobrze, że $1000 to ta maszyna mogła zarobić w dobę. Tak, to były oczywiście takie miejsca, jasne, no, to wszystko można, wiesz. To jest prawda, no, to też, wiesz, to też ja czasem traktuję swoją grę, to tak jakbym kupił sobie za 3000 maszynę, tak? Jednego dnia zarobiłem 500, drugiego 700, trzeciego tego, a czwartego przyszli sobie zabrali, no. No to tak mogę swoją grę traktować, wiesz. Sławek miał maszyny z Czech. Tam było najtaniej. Proszę? Tam było najtaniej. No nie wiem, czy najtaniej. W Apex i Apollo, czy są tanie maszyny? No, pomyśl dobrze, o czym mówisz. Apollo 12 tysięcy. O. I ono zrewolucjonizowało rynek. Kojarzysz automat Apollo? Gdzieś mam na filmie, może uda mi się ci pokazać. I ta maszyna zrewolucjonizowała rynek. Ja się powiem, jak to się stało w ogóle. Firma Apollo to była firma, która robiła takie internetowe informatory na hale dworcowe i tak dalej. I tam zaczęli to ciężko iść. I któryś tam programistów mówi tak, a może zrobimy swój program hazardowy do tego. Zrobili z piękną grafiką, świetne gry, wprowadzili na rynek i moment, wygrali. Naprawdę Apollo było hitem. Albo weź Apexa. Słuchaj, to były tak piękne maszyny, tam chyba 8 części Apexa wyszło. 6 na pewno, a nie wiem czy nie 8. No więc właściciel tego, pan tak zarobił na tych automatach, że dzisiaj jest w Czechach potentatem energii jądrowej. Bo sprzedał firmę i kupił elektrownię jądrową. Więc wiesz, no to właściwie wykorzystany moment, właściwie wykorzystane szanse oczywiście procentują. Nie wiem dlaczego, słuchaj, był koncesja, do tych koncesji się płaciło. Państwo dostawało duże pieniądze. Kiedy to zlikwidowano, no minister sportu nagle poczuł ten brak pieniędzy jednak, bo to no, tam się pokazały artykuły w jednej z gazet na ten temat, że to było bez sensu. Dzisiaj ma monopol Totoloty. Czy gdyby nie te wydarzenia z grudnia 99 roku, zabójstwo Pershinga i twoje aresztowanie, to sądzisz, że jako Pruszków dążylibyście do opanowania rynku automatów do gier na terenie całej Polski? To już nie było Pruszkowa, bo maszyny to był tylko taki przerywnik. My mierzyliśmy dużo, dużo wyżej. No, jak wiesz z dokumentów, z zeznań, była taka sytuacja, że otworzyliśmy firmę, Italmarkę, która pozwalała nam w pierwszym kwartale, takie były szacunki, w pierwszym kwartale 2000 roku tylko do Skarbu Państwa podatku oddać 1 000 000 000 zł. Wystarczyło prawnie jakby usankcjonować miejsca, gdzie to może stać, że zostawić też spokojnie brać podatek. Oni później zrobili, że pod jednym adresem może być kilka maszyn. Trzy. I wiesz co robili? Ściankę działową, na przykład Grójecka 32A, 32B, C i wszystko. Boksy sobie ściankę. Tak, dlatego, że ja już ci powiedziałem. Wiesz co? W Berlinie więzienia jak siedziałem, przeczytałem książkę. Siedziałeś w tego?
Nie, no ma bić. No. Najbardziej represyjne więzienie w tamtym czasie. Przeczytałem książkę Wspomnienia Stalina, a to powiedział wyraźnie, że z Polakami nie ma co walczyć, bo nikt z nimi nie wygra. Im trzeba dać wolność. Więc co z tego, że pod jednym adresem mogli wstrzymać się do tego? No może z tych adresów można było mnożyć. Tam była, słuchaj, pamiętasz ten duży salon pod Centralnym? Mhm. Jacka S. W podziemiu handlowym. Tak, dokładnie. To chłop przerobił. To jeszcze kiedyś, jak ja byłem smykiem, to tam pod ścianami stały rzędy zręcznościowe. Tak jest. I słuchaj, chłop to podzielił na boksy. Do każdego boksu wstawił trzy maszyny i to pięknie chodziło. Myśmy się, wiesz, kiedyś kolegowali, ale oczywiście jego pazerność musiała być większa od koleżeństwa. Tam postanowił mnie w pewnym momencie na coś oszukać. Ja mu się bardzo pięknie odwdzięczyłem, bo przyłożyłem rękę do zlikwidowania tego salonu. Tam potem się bronił, bo miał prąd odcięty, no to na akumulatorach żerowych chodził. Wreszcie tak się stało, że dostał wypowiedzenie i chciał wyjść stamtąd. No i miał pecha, bo ja miałem kolegę, który był jednym z większych właścicieli lokali na Centralnym. Miał dojść do zarządu i doprowadziłem do tego, że go zaspawano tam. Powinien być film w internecie jeszcze. Zaspawany został. I się wycinał od wewnątrz. I tak się pazerności kariera skończyła. O. Wiesz, współtworzyłem też swojego czasu z Adamem G. ten system Xani. Co to takiego? No to był, wiesz co, to był system giełdowy, wykres giełdowy, wypadkowa dolara do wszystkich innych walut na giełdach świata. Rzeczywisty wykres świata. I teraz było to spięte w opcje. Miałeś opcje call i put. Wiesz. Jak naciskałeś, wykupowałeś jedną sekundową opcję. I jeżeli trafiłeś tą opcję, to się taki wysięgnik pokazywał tu z boku ekranu, a kręcące się bębny i układ był wizualizacją zawartej transakcji. To był bardzo dobry pomysł, to bardzo dobrze chodziło. Oczywiście najpierw jeden człowiek, jak ja poszedłem siedzieć, moją sieć przejął i nie wypłacił moich pieniędzy. I to było właśnie drugie oszustwo tego pana A, który miał firmę, co ci powiedziałem, że go zniszczyli ustawą. A później Adam, nie wiadomo z niewiadomych przyczyn, okradł mnie na 15 tysięcy złotych i wszystkich operatorów. Multimilioner. Ale potem się okazało, że ze wszystkimi tak zrobił, wiesz? No ja mu powiedziałem wtedy przez kogoś, że nie dzisiaj, nie specjalnie, ale przy pierwszej nadarzającej się okazji podstawię mu skutecznie nogę. No i fart chciał, że prokuratura w Poznaniu wydała nakaz i zawijali go PGS Bydgoszczy. No i dotarło do mnie ta wiadomość, ja złożyłem zeznania, bo ja dokładnie wiem, na czym polegało oszustwo. Oni chcieli postawić zarzut hazardu, 107, a tu chodziło o oszustwo. I tak się skończyło właśnie gównozjactwo. Bo mógł wyraźnie powiedzieć, Konrad, rozliczamy się, to jest twoja działka, ja mam inne plany. Bo jemu chodziło o wejście w Bitcoina, wiesz, wpuszczenie tego przez Bitcoinomaty. Ja bym to zrozumiał. No, każdego drogi się zawsze mogą rozejść, ale w sposób uczciwy. A nie na zasadzie, wiesz, kto komu szybciej coś ukradnie, to ten jest dobry. Tak jak wcześniej to robili. No to każdy ma to, na co zasłużył, tak jak ci powiedziałem. Tak się skończyło. Czy w kasynie jest jakaś ochrona i czy byłeś świadkiem jakiejś interwencji może? Świadkiem interwencji, no to oczywiście, że byłem, ale ja na przykład pracowałem w placówce, w której ochrony w ogóle nie było na miejscu. Nie była potrzebna. Często jak o tym mówię u mnie na kanale, na TikToku, to ludzie się temu dziwią, ale ja trochę tego nie rozumiem, no bo pomimo tego, że tam są duże emocje i duże pieniądze, to jednak ci ludzie mają trochę tej świadomości, że mamy wszystkie ich dane plus twarz nagraną z każdej strony.
No wiadomo, no grozili mi tym, że przyjedzie po mnie jeden z łódzkich klubów po prostu i że mnie zapakują do samochodu, na co ja, bo taki mam troszeczkę zaczepny bardziej charakter, szczególnie kiedy ta sytuacja była bardziej dla mnie groteskowa. On te facetowie powiedział, że mnie porwią, tylko jak mają przyjechać samochodem, to wziąć mnie rozsuwany samochód z boku czy z tyłu. No to ja mówię, żeby sobie wzięli z boku, bo jestem wysoki, to im będzie łatwiej mnie porwać. I ten facet się tak zdziwił po prostu, bo nie wiedział, co ma powiedzieć właściwie, nie? Bo nikt mu tak nigdy nie odpowiedział, bo on zawsze tam straszył wszystkich. I najłatwiej było ich wybić zawsze właśnie takim głupim gadaniem, no bo ja wiedziałem, że on mi nic nie zrobi, no bo co miałby mi zrobić? Jakbym wyszedł z tego kasyna i bym się przewrócił, to ja idę i go pozywam, ja mam wszystkie jego dane, jest koniec dla niego tak naprawdę, nie? No po co? Więc ja wiem, że ci ludzie często dużo więcej mówią, niż faktycznie zrobią i to jest ten problem, ale czy byłem świadkiem takich mega agresywnych zachowań? Stricte naszych graczy, tak super agresywnych, to nie, ale był jeden klient, który nie był naszym graczem w żaden sposób. Po prostu przyszedł tam, bo mu ukradli kurtkę i tam i coś jeszcze mu ukradli, w zimę to było. No i się okazało, że niestety, ale jak mu tą kurtkę ukradziono, to był piany i przyszedł nas do kasyna, żebyśmy mu dali tam za darmo taksówkę do domu, nie? To kasyno oczywiście ma taką możliwość, no ale to jest dla graczy, przeważnie takich, którzy gdzieś tam trochę tych pieniędzy przegrają lub wygrają, to tam wtedy kasyno dba o ich standard gdzieś tam, nie? Żeby ich odwozić. Ale ja oczywiście takich uprawnień nie mam, takie uprawnienia ma kierownik, żeby wydawać takie dyspozycje na przykład na darmowe taksówki czy cokolwiek innego. Więc ja oczywiście się nie zgodziłem na to, żeby zamówić mu tą taksówkę za darmo. Facet był strasznie, a ogromny był ten chłop, naprawdę był jeszcze większy ode mnie i to w gabarytach i wzrostowo, więc był naprawdę bardzo duży. No i tam zaczął się ze mną trochę kłócić, ja starałem się oczywiście spokoju, mówię, nie, no spokojnie, niech pan przyjdzie do taksówki, może pana zawiozą, może jak pan dojedzie, to panu każą zapłacić dopiero, no żeby to było na spokojnie wszystko. I pewien gracz, który siedział przy automacie, odwrócił się i mówi coś tak do niego powiedział, że zamknie już tą mordę czy coś takiego. Ja nawet nie zdążyłem wyjść za tej recepcji, jak ten chłop do niego doleciał i mu tak zdzielił z otwartej w tył głowy, że ten facet się tak twarzą od automatu odbił. Ja od razu do tego chłopa mówię, niech się pan uspokoi, oczywiście ochrona wzywana. No i wtedy się okazało, że faktycznie gdzieś tam ta ochrona przyjechała bardzo długo, bo zwykle w kasynach są napadówki. Czyli to tam 3-4 minutki, kasyna są przeważnie w centrum miast, więc bardzo bliziutko mają teren, więc tylko dojadą. Wtedy to była niestety niedziela, mieli patrol do gdzieś tam indziej i musieli gdzieś tam indziej być. No i faktycznie musieliśmy się bardzo długo z tym klientem męczyć, żeby on wyszedł w końcu, udało się gdzieś tam go spokojem wyprosić. I to było takie realne wtedy zagrożenie, że ja poczułem wtedy, że coś może mi się stać. Czy jakieś interwencje ochrony spektakularne byłeś świadkiem? Nie. Czyli nie. Akurat tutaj. Akurat jak coś, to jeżeli się ktoś tam rzuca, no to raczej tam chłopaki od Lichwy i jak miastowi, no to tam nikim się nie postawił tam. Także spokój był. A ci lichwiarze to sobie mogli tak siedzieć i mieć oczywiście, że szkolenie tak. Tych piposów? No, oczywiście, że tak. Mieli swoje. Czyli tak. ci oni mieli normalnie. Syna też coś z tego mieli, no nie oszukujmy. Słuchaj. To był kiedyś państwowa firma, później tam chyba spółka się zrobiła jakaś i tak dalej. No i wiesz, i oni już siedzieli tam od zamierzchłych czasów, także. Oni byli wpisani po prostu w ten charakter, kurczę, tego kasyna, oni byli wpisani, oni byli. Oni to, mieli takie poprotki. Tak, oni mieli też te swoje złote karty, oni mogli sobie te kawki pić, tam te drinki papieroskie, wszystko mieli po prostu. Także no, oni musieli tam. Czyli na miejscu nie ma fizycznie, tylko musicie wezwać. Tak, najczęściej są placówki, które są jeszcze większymi ośrodkami niż ja pracowałem. Wtedy mają takiego źródła jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, 60 lat, pan sobie chodzi w garniturku i zwraca uwagę o to, że ktoś, nie wiem, za głośno się zachowuje. No ale nie oszukujmy się, no jak wpadnie na przykład jakiś pięciomiastowy chłopa, no czy ten facet mi pomoże coś z tej ochrony? No nie pomoże, więc tej ochrony, no ona jest tam bardziej po prostu chyba tak, żeby klienci widzieli, że są zaopiekowani może. No i ta ochrona niewiele zmieni, jakby tam ktoś wpadł tak naprawdę, nie? Więc to jest bardziej w tę stronę, ale o napadówka, no to już jest inna kwestia, no bo to są ogromne chłopy, którzy wpadają w czterech, no i się nie pytają wtedy, nie? Więc to też mamy takie poczucie z tyłu głowy, że zawsze ten pilot jest gdzieś rozmieszczony, bo każde kasyno ma swoje piloty rozmieszczone w różnych miejscach i niektórzy pracownicy mają je też przy sobie. Czyli dla bezpieczeństwa, no nie zamierzam mówić gdzie, ale no każdy gdzieś tam w jakimś miejscu ma i po prostu zawsze ktoś to kliknie, nie? Więc wtedy też no my się czuliśmy zawsze raczej bezpiecznie w takim miejscu, pomimo braku takiej stacjonarnej ochrony. Kasyno Marriott dziewięćdziesiąty
ósmy bądź dziewiąty rok, nie pamiętam już. Jeszcze mamy automaty na wajchę, wiesz? Ale już są spięte w jackpot. Wiesz, czyli nabijają wszystkie automaty jackpot. I grupa lichwiarzy, Malinka, Jurek, Kobra, Kobra pewnie jeszcze się grzeje, Józiek Falenica, ten z Węgla, to jest lichwiarz, i jeszcze dwóch innych, których nie pamiętam, robi spółdzielny. Blokuje automaty, wszystkie napycha pieniędzmi, nabija jackpot i chce zdjąć górę. I są bliscy, bo wiadomo, że ta góra w jakimś tam momencie schodzi, tak? Jest godzina 19, 20. Przystawiają automaty krzesłami, obsługa przystawia, czyli automat jest zablokowany. Nie możesz grać na nim, bo ktoś sobie go zajął. I chłopaki zjeżdżają na dół do Orfeusza na kolację, bo tam dawali te amerykańskie koszyki na szybko, wiesz, frytki, kurczak. To było dobre rozwiązanie, bo na szybko zjadałeś, wracałeś do góry. Oni zjechali, w tym momencie ja przyjeżdżam do góry, a jest tumult w kasynie jak 100 diabłów, jakby kogoś zabili, co się okazało. Amerykanie, którzy by mieszkali, przyjechali na wycieczkę, przyszli w krótkich spodenkach, sobie w klapkach. Baba sobie odstawiła krzesło, napakowała żetonów, zaczęła grać i zdjęła trzymałpy, bo chodziło o to sprawdzą. Niech ci Mariot da zdjęcia chociaż z tego. I zdjęła im tego jackpota. Przecież jak oni wrócili, gdyby nie ochrona, by ją zabili, rozumiesz? Zamordowali, rozszarpaliby ją na strzępy. Bo to potężne pieniądze były na tym jackpocie. A oni wpakowali w maszyny straszliwy hajs. Ona im go zdjęła. To wiesz, zawsze z rozmowy nam to wyjdzie, bo nie przypomnę sobie wszystkich historii, ale tak jak widzisz, automaty, to przypomniałem, to małpy były główną wygraczką, a te trzy małpy trafiła i załatwiła panów. O. I tak się skończyła spółdzielnia. Kiedy dany gość może być na niego nałożony zakaz wstępu? W jakich okolicznościach i czy to obejmuje z automatu wszystkie kasyna, nie wiem, w całej Polsce, czy kasyna się wymieniają informacjami? Mhm. Już ci tłumaczę. Zakazów jest, rodzajów jest trzy. Jest zakaz na własne życzenie, zakaz, który nie ma żadnego znaczenia, nikogo nie interesuje. Po prostu podchodzisz na recepcję, informujesz pracownika z recepcji, chciałbym dostać zakaz. Wypisujesz kartę ze swoim numerem PESEL, data i powód teoretycznie. Przeważnie powód na przykład jest z pieprza albo coś, bo są źli. Ale faktycznie tak też potrafią wpisać na tą kartę. Dajesz to do pani dyrektor czy do pana dyrektora, on to podpisuje, jest zakaz tylko w tej placówce, dziękuję, nic więcej nie dzieje. Ale taki zakaz okresowy. No i właśnie ten zakaz działa tak, że sobie przychodzisz, kiedy już ci zeszło ciśnienie i mówisz do pani dyrektor, dzień dobry, mogę odstąpić od zakazu? Tak, poproszę dowód osobisty. Więc to jest taki zakaz. W czasie trwania zakazu? W czasie trwania zakazu, on trwa dopóki ty o tym nie zdecydujesz, że on już nie trwa. Drugi rodzaj zakazu jest taki, że to kasyno wydaje wtedy, kiedy ktoś coś zrobi. Czyli na przykład chcesz kogoś pożyczyć pieniądze, ktoś tego nie chce, zgłasza to obsłudze, dostajesz zakaz na pół roku. Jak na przykład rzucisz żetonami w krupiera, co na przykład w moim przypadku miało kilka razy miejsce, to wtedy dostajesz też zakaz na pół roku. Kiedy na przykład zaatakujesz jakiegoś klienta, no to wtedy pani dyrektor czy tam pan dyrektor już sobie decyduje, ten zakaz ma być. I teraz tak, takiego zakazu nie można odwołać wcześniej, chyba że pani dyrektor się zreflektuje czy pan dyrektor. Nie ma innej możliwości. Zawsze będzie to działało tak, że wtedy przychodzi klient i go nie wpuścisz. To nie jest z jego jakby inicjatywy, że on chce to odwołać, tylko to dyrektor musi okazać mu taką litość i wtedy może dopiero mu ten zakaz odwołać. I w tym konkretnym przypadku jest trochę inna sytuacja, dlatego że tutaj ten zakaz najczęściej wystawiamy na wszystkie placówki, ale tylko placówki danej spółki. Są ZPR-y, są jakieś Polandy, są jakieś inne spółki, największe, które mają kasyna i tylko ten zakaz działa w tym miejscu. I to wtedy faktycznie gdzieś tam, no na przykład można dać oczywiście na jedną placówkę ten zakaz, tam gdzie ktoś coś zrobił, ale raczej chcemy się pozbyć takiego gracza ogólnie, że na przykład jest agresywny, niż jeżeli tylko go przepychać z placówki do placówki. Wiadomo, na przykład tak jak u mnie w Łodzi, no to są dwie nasze placówki plus jedna konkurencyjna, to wiadomo, że oni się będą wymieniać tymi gościami, więc to nie ma trochę sensu, jak dajemy zakaz, no to tak, żeby ten klient już nie mógł sobie rutować. Czyli jest PESEL do bazy gdzieś tam wrzucony, tak? PESEL, no tam w systemie mamy wszystkie twoje dane, czy to jest PESEL, dowód osobisty, data urodzenia, adres korespondencyjny,
higieny, no wszystko tam jest w systemie tak naprawdę. Mhm. Więc pod tym względem, no to i tak my to mamy, więc zostajesz po prostu bana na, znaczy taki zakaz na swoje konto, no i nigdzie już wtedy nie wejdziesz faktycznie. No i jest trzeci rodzaj zakazu, który jest najważniejszym zakazem w Polsce, jest to zakaz notarialny, sądowny. Takiego zakazu to nawet dyrektor jakby chciał, to sobie może podyskutować, nie może i tak takiej osoby wpuścić. Taki zakaz najczęściej zakłada kurator rodzinie, która jest na przykład gdzieś tam dotknięta kryzysem właśnie hazardowym i wtedy pod takim zakazem podpisuje się osoba, która dopiero ten zakaz może zdjąć. Czyli to jest taki zakaz, w którym na przykład najczęściej chodzi na przykład mąż z żoną, mąż na przykład gra, żona się podpisuje na papierze i bez jej podpisu, pójścia osobiście do naszej placówki, czy bardziej do notariusza już wtedy i nie odwoła mu tego zakazu pisemnie, że wtedy wróci nas list, to on nie wejdzie nigdzie do placówek. I to działa tak, że to jakby no Polska wydaje ten zakaz, jakby sąd jest, koniec, nie ma dyskusji, to żadnej legalnej placówki w Polsce już wtedy nie wejdzie. Dopóki ta osoba mu tego po prostu nie odwoła. I to się robi właśnie w takich sytuacjach bardzo mocno kryzysowych, kiedy ktoś przegrywa masę pieniędzy, ktoś mu założył tę sprawę. Najczęściej to się w rodzinach, no nie, że jak jest kryzys właśnie uzależnienia, to wtedy rodzina po prostu zamyka i zakręca ten kurek, że tak powiem. Ale też na przykład miałem klientkę jedną, która miała sądowy zakaz, bo wydaje mi się, że ona trochę była lekko chora psychicznie po prostu. Robiła trochę takich negatywnych rzeczy, że tak powiem, złych. Ona później poszła do więzienia i po więzieniu miała zakaz jakby gier hazardowych. Trochę nie do końca rozumiem dlaczego, bo to nie był temat powiązany, ale jej dali ten zakaz. I ona i jej kurator był podpisany na tych papierach. No wiadomo, że kurator się nie weźmie na litość, więc nie odwołali tego zakazu finalnie. Ale notarialny zakaz miała sądowny odgórnie, nie? I wtedy no to jest już taki trzeci rodzaj zakazów najważniejszy. I te oczywiście te pomniejsze też się dzielą na to, że może to być albo na placówkę, albo na wszystkie oddziały naszej spółki. Okej, na czym polega zakaz? Bo tutaj osoba, która nigdy nie była w kasynie, może nie skumać. Zakaz? No, samemu sobie, żeby po prostu... Że zgłaszasz się do... Zgłaszam się na przykład do kierownika sali. Mhm. Kierownik sali idzie do recepcji, wpisuje takiego klienta jakby na taką czarną listę. Mhm. I ochrona już na przykład patrzy, że ten klient nie może wejść. Mhm. Na tej samej zasadzie. Jest na przykład, jak ktoś się źle zachowywał na przykład, czy coś... Czy na między sobą się wymieniają informacjami o takich klientach, żeby... Akurat tu się wymienialiśmy, bo było kasyno, było właśnie w Silverze i mieli swój oddział jeszcze kawałeczek dalej na ulicy Trauguta i tam był salon gier. No to między nimi się wymieniali, ale między po prostu no, konkurencjami... No, a między się... miastami? I nie mam takiej wiedzy. Okay. Nie mam takiej wiedzy. A czy zdarzały się przypadki, w których gracz by dostał bana za to, że jakiś stosuje powiedzmy szantaż emocjonalny wobec krupiera, że nie wiem, przez ciebie moje dzieci pójdą jutro głodne do szkoły, czy coś w tym stylu? Jakby za to były zakazy, to byś zbanował całe kasyno. Mhm. To jest na porządku dziennym, że ludzie cię obwiniają za to, że przegrywają sobie swoje pieniądze. Ja to właśnie ostatnio też opowiadałem, miałem taką sytuację, w której przyszedł do nas jeden klient i faktycznie jakby już przegrał wszystko w ciągu nocy, miał ostatnie 50 zł w portfelu i wyciągnął te 50 zł i powiedział do mojego kolegi właśnie, że zostaw mi te 50 zł, to miał za co się powiesić, nie? To jest standardowy tekst, który tam się używa. Teraz, gdyby mi ktoś to powiedział, bo to prawo się chyba zmieniło w 2021, gdy ktoś powiedział do mnie, że planuje samobójstwo, to mam obowiązek to zgłosić i zainterweniować, żeby wezwać pogotowie, bo tak jest. Ale na tamte czasy nikogo to nie obchodziło, bo to jest powiedziane w kasynie. To jest to, co mówiłem na początku naszej rozmowy, że w kasynie te słowa mają dużo mniejsze znaczenie. Nie, ja wiem, że ten klient i tak tego nie zrobił, on tak tutaj wróci i ten, ale teraz ma po prostu chwilę załamania, więc takie szantaże w stylu, że nie masz litości, te pieniądze były dla prezent na przykład dla mojej córki, wiesz, nie masz litości, bo ja teraz nie miał co jeść, albo komornicy mnie ścigają, a ty mi jeszcze zabrałeś. To jest takie absolutne, standardowe, tak jak mniej więcej jak dzień dobry mówią, nie? To zawsze lata w każdej grze jest po prostu. No ale ja zawsze to samo im tłumaczyłem, bo ja akurat jestem osobą, która zawsze rozmawiała z klientami, bo to lubiłem po prostu z gośćmi rozmawiać i zawsze im tłumaczyłem, że to nie ja zaprosiłem tutaj pana, tylko to pan przyszedł do mnie. Ja wykonuję tylko swoją pracę, w której ja rzucam. To pan obstawia. Jak pan nie będzie obstawiał, ja nie będę rzucał. Ale jak pan będzie obstawiał, to ja będę rzucał. To ja nie mogę tego zmienić. To na tym polega mój zawód i nic z tym nie zrobię, nie? Więc takie szantaże emocjonalne zawsze było na porządku dziennym. Zawsze. Okej, a wspominałeś mi, że trafiłeś na tą czarną listę, bo chyba komuś udzieliłeś podpowiedzi. Tak, podpowiedź była taka, że idąc akurat z wodą od stolika do stolika krupierskiego, Irlandczyk, widząc jak ja się zachowuję, zapytał się mnie, bo w ruletkę grał, co bym postawił. No ja się śmiejąc powiedziałem zero, nie? On postawił zero, trafił. No to taki czysty niefart był akurat. No i duże pieniądze wygrał dzięki mnie, tam jeszcze działkę mi odpalił później jak wyszliśmy, no ale też
głównie też za to dostałem. A rozumiem, że to było bardzo małe prawdopodobieństwo, co trafić, tak? Tak. Aha. No, masz tyle liczb na tej ruletce i zero masz jedno. Aha, no to... Masz czarne i czerwone liczby, a zero masz jedno, więc trafić zero to jakbyś wygrał szóstkę w lotka. Takie jest prawdopodobieństwo, można powiedzieć. Więc no akurat tu był taki fakt. No i za to też, bo wtedy, kiedy ja chodziłem do kasyna, był zakaz podpowiadania jakiejkolwiek podpowiedzi uczestnikowi gry. Stoi krupier i uczestnicy i oni tylko mogą grać. Rozumiem, że jak na taką czarną listę trafiłeś, to już nie masz wstępu do żadnego kasyna. Nie mam do żadnego wstępu. Bo wymieniają się, bo twój PESEL jest gdzieś tam spisany, tak? Tak, wszystkie dane są spisane, no i niestety nie mam, no bo chyba, że za granicą. Czy pracownik kasyna może grać? Nie, absolutnie. Ja mam do tej pory jeszcze aktywny zakaz przez 5 lat u mnie w placówce i w tej spółce, w której ja pracowałem, ale mógłbym iść teoretycznie do innego kasyna, ale to jest potwornie nudne. Ja przez 3 lata obserwowania i brania czynnego udziału w grach do tej pory nie rozumiem ich fenomenu. Ja nie rozumiem, dlaczego ci ludzie tak się tym jarają, bo to jest potwornie nudne. Tracisz tam swój czas, tracisz pieniądze i tracisz nerwy. To są 3 rzeczy, których ja nie lubię tracić, więc po co mam to robić? Przychodzenie tam dla zasady, no średnio, a dla znajomych, no żaden z moich znajomych nie przychodzi do kasyna, więc nie mam nawet tam za bardzo zaciągnąć tak naprawdę. Więc ja akurat trafiłem do środowiska, w którym nikt ode mnie z rodziny czy z przyjaciół nigdy w życiu w kasynie nawet nie był, więc no nie robiło mi to większej różnicy, ale teraz z perspektywy czasu do tej pory też w życiu na przykład w kasynie prywatnie nie byłem, nie? Tak żeby być po prostu... Jaką najgłupszą teorię spiskową na temat kasyna usłyszałeś kiedykolwiek, czy to od gościa, czy od może widza swojego? Teorii spiskowych słyszałem bardzo dużo. Najpopularniejszą jest chyba to, że to krupier decyduje, jaki numer wypadnie, że on po prostu może sobie wcisnąć pedał hamulca po prostu pod stołem, gdzie po prostu wystarczy się schylić po stół, zobaczyć, że tego pedała tam nie ma, prawda? No ale ludzie nadal w to wierzą. Wystarczy po prostu wcisnąć sobie pedał i ja po prostu hamuję koło i wybieram sobie numer, który jest pusty. To była najgłupsza teoria, ale najbardziej taka boląca mnie to była teoria, w której ludzie mówili, że krupierzy są na przegranym procencie. Czyli im więcej klient przegra, tym ja mam więcej pieniędzy. Jaka tam by była logika wtedy? Krupier dostaje najczęściej na niższą krajową na początku. I jest zachęcany jedną konkretną propozycją. Napiwkami. Kto mi da częściej napiwek? Ktoś, komu właśnie zabrałem 50 tysięcy, czy ktoś, komu właśnie wypłaciłem 50 tysięcy? No oczywiście, że ludzie wygrywając w kasynie mnie utrzymują. Moja spółka na tym traci, ale on mi rzuca napiwki za to. Im więcej on wygra, tym więcej jest, tym bardziej jest hojny po prostu. Wygra 50 tysięcy, to z 500 wyrzuci na pewno tego napiwku. Ale jak mu wypłacę 100 zł w kolorze po jeden, to nawet nie pomyślę o tym, żeby dać mi napiwek. No bo już jest na przegranym, tak? Już jest na minusie. Więc to jest taka druga teoria, która jest najgłupsza, którą usłyszałem, która jakby mnie jakby finalnie dotknęła, no bo uważam, że to jest strasznie głupie, że ludzie tak uważają. A trzecia taka teoria to jest to, że kamery sterują na przykład ruletką. Że po prostu to jest podłączony cały mechanizm pod to koło i on po prostu wciąga tą kulkę w dany numer. Tylko kulka jest porcelanowo-plastikowa, ten materiał jest bardzo dziwny, więc nie wiem, jaki magnes na to zadziałał. No ale to też ludzie obeszli, bo stwierdzili, że po prostu w środku tej kulki jest magnes. Może tak, słyszałem o tym, że magnes jest. No i w numerach jest i ona odpowiednio wpada, no tak. Bo to może to jest spowodowane filmami. Oczywiście, że tak. Zły PR bardzo dużo zrobiły filmy i też lata 90, w których naprawdę oszukiwali. I to nie tak, że oszukiwali, że po prostu haha, tylko naprawdę podchodzili na przykład ludzie do krupiera, mieli swojego krupiera ustawionego, rozmawiali z nim w sposób tak, słuchaj, tutaj daję ci na blackjacka 1000 zł i dopóki nie ma blackjacka, to nie bierz tych pieniędzy. No i on grał zakład, który nie przegrywał, bo nie było kamer, kto miał to skontrolować inny. Dopóki kierownik, pani dyrektor tego nie zaczął, pan dyrektor, dopóki ktoś się w to nie wtrącił. A tak to nie mogli się umawiać przecież, wiesz, krupierzy z graczami właśnie. A to jest ciekawy wątek. Na ile kinematografia, powiedzmy takie światowe, filmowe produkcje, na ile się przełożyły twoim zdaniem negatywnie, bądź pozytywnie, bądź w ogóle jak się przełożyły na sposób postrzegania przez ludzi? Powiedziałbym, że na pewno które negatywnie. Są przekoloryzowane jakieś elementy? Na pewno negatywnie, dlatego że kasyna są zawsze pokazywane w takim świetle, w którym ktoś wpada, jest szybka gra, rzuca masę pieniędzy, wychodzi, przegrywa lub wygrywa. To tak nie działa. W kasynach spędza się najczęściej bardzo dużo czasu. To jest taki pierwszy w ogóle mit. Drugi mit jest też taki, że na przykład też stroje w ogóle, na przykład ludzie sobie wyobrażają, że do kasyn przychodzisz dobrze ubrany.
a tam ludzie w japonkach przychodzą, czy w klapkach, nie? Więc no jakby to w ogóle, to co my widzimy na filmach, to nijak się ma do tego, jak wygląda prawdziwe kasyno. W zwykłych kasynach, takich podstawowych placówkach, nie ma kobiet tańczących na rurach. Nie występuje, nie? To występuje jakoś eventowo, gdzieś tam coś, ktoś zorganizuje jakąś fajną atrakcję, wtedy są kobiety, które tam. Tak, że nie ma, że przez ścianę na przykład jest agencja towarzyska, bo jest jakiś striptease, nie ma możliwości. Nie. I tak samo też od razu uszczuplę, bo też dostałem to pytanie na TikToku i się potwornie tym zdziwiłem, że są ludzie, którzy myślą, że w kasynie też prowadzimy lombard. Że to jest z filmu wykreowane, że ludzie podchodzą, podpisują akt własności na mieszkanie, proszę iść na czarne wszystko. Ale jak to od strony technicznej wygląda, że ludzie na przykład właśnie jakieś nieruchomości przegrywają? Nie ma takiej sytuacji w kasynie. Tylko kasa, tak? Oczywiście, że tak. Jedyne, co możemy zamienić w kasynie, to jest waluta. Bo w każdym kasynie powinien być kantor z kultury tak naprawdę do klienta, do gościa. No bo najczęściej są przejezdni, więc przyjezdni przychodzą do kasyna. To się bardzo często zdarza, obcokrajowcy. Więc musimy mieć kantor tak naprawdę. Czyli, że ktoś przegrał dom czy mieszkanie, to jest skrót myślowy, bo powiedzmy w banku. Że zamienił sobie, tak? Na okay, ale wy jakby tylko nie za kasę. No, ja się spotkałem oczywiście z klientami, którzy podeszli do mnie i rzucili na przykład kluczykami i powiedzieli, że za to teraz zagrają, nie? No ale no, to tak nie działa. No jakby miał to później zamienić? Kto wtedy przejmuje jako właściciel to, no nie? To jest w ogóle nie do rozpisania, to w ogóle skarbówka by na to też nie pozwoliła, żeby jakieś takie bliżej nieokreślone nominały latały po prostu po stole. Skąd miałbym wiedzieć, czy on teraz gra za 100 tysięcy za mieszkanie, za 150? To są takie bardzo proste pytania, ale ludzie sobie ich nie zadają? No bo nie ma sensu, nie? No oglądali się wielki waszu. Changing my life and I won't look back ever again.